dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaszczycony, że pan... No ja to już bardzo. Na terenie i tu mówię, ja to już bardzo. Gospodarujemy razem z bratem. Aha, brat po sąsiedzku, czyli wspólnie. No to jest wyjątkowo. Świętokrzyska polska wieś zmienia się, korzysta bardzo z możliwości, jakie dają środki unijne. W tym wypadku gospodarstwo państwa kardynałów jest tego przykładem. Produkuje ziemniaki. Ten rok pokazał, że niekoniecznie zawsze musi być to opłacalna produkcja, bo od wielu, wielu lat takiego trudnego pod względem opłacalności produkcji rolnej roku nie było. Z czasem sytuacja się poprawia. Mamy nadzieję, że jeszcze przez zimę uda się uzyskać, tu jest jeszcze prawie 300 ton, lepszą cenę. Trzeba mieć świadomość, że to są ludzie, którzy utrzymują się tak naprawdę tylko z rolnictwa i tu jest głęboki ukłon dla tych rolników, którzy oczywiście wykorzystują szanse, jakie dają dopłaty unijne te do modernizacji, ale również na co dzień muszą się zmagać z trudnymi realiami funkcjonowania na globalnym rynku żywności. Także tutaj akurat mamy taki dobry przykład produkcji towarowej. Tylko tyle, idzie worek i ziemniak już paduje. O, poróżni się. Można to włączyć na chwilę. Piętnastki te worki. Piętnastki. Gdzie tam jest? Momencik, jeszcze nie dotarłem. Najbardziej to pomagam. Tak, to ważenie schodziło to bardzo długo na czas. No to na wagę, czy tam w tej maszynie trzeba było, to nie wiadomo, czy to jest tyle, czy to tyle, potem to odłożyć, potem to związać, ale nie wiem, czy tam jest zbiornik, tu i tu do tego zbiornika. Padnie, nie padnie więcej, tyle ile chcemy. A i tutaj pokażę, tak. Nawet na ile ustawione, 15? Tak, 15, tak. Rozumiem. Ona się teraz zwalnia, musi doważyć. Aha. Żeby to było dokładnie. Czyli na deka waży. Jak na aptece. Jak na aptece. No to może pan marszałek. Tak. Tak. No fajnie. Te maszyny, które się tutaj właśnie znajdują, to jest sortownik, wagoworkownica elektroniczna, kosz przyjęciowy, po prostu taka cała linia, która była zakupiona w 2010 roku właśnie z dofinansowania. W 2007 roku też był zakup wcześniejszy, nowy kombajn ziemniaczany i ciągnik też nowy. No. Także no, raczej pracujemy na nowszych maszynach, chociaż starsze też są potrzebne. No, mamy dobre ziemie, ziemie w miarę ciepłe, które lubią ziemniaki i no, przy odpowiedniej wiadomo pracy te ziemniaki u nas rosną. Dużo zależy od pogody. Bardzo dużo. Wiadomo, są maszyny, ale ludzie są niezastąpieni. No. No w tym roku wysyłamy, część produkcji wysłaliśmy za granicę, to było w granicach 100-150 ton, ale głównie wysyłamy, zaopatrujemy hurtownie, trzy, które jesteśmy z nimi zaprzyjaźnieni, już ponad 10 lat współpracujemy z nimi. To są hurtownie w Ososinie, Gorlicach i Zakopanem. No są to rynki zbytu dla nas duże, możemy dużo sprzedać, także nie mamy problemu ze zbytem.